Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, taki krótki przerywnik między odsłuchiwaniem doktora Jamesa White'a. Wrócimy sobie do niego jutro. A dzisiaj to właśnie takie odniesienie się troszkę do komentarzy. Pojawił się komentarz nowego słuchacza tutaj, prawda? Które mówi, że się tutaj dołącza do dyskusji, oczywiście po stronie protestanckiej, który mówi, że będzie bronił tutaj, że trzeba się bronić. No właśnie, tylko problem z tą obroną protestantyzmu przez protestantów jest taki, że protestantyzm nie potrafi się bronić, tylko cały czas atakuje. Tak, wczoraj pytaliśmy na podstawie Słowa Bożego z Hebrajczyków 6:1-3, prawda, gdzie apostoł wyraźnie stwierdza, to sobie to jeszcze raz przeczytamy, no właśnie jakoś to tu pokazuje się palcem brak protestanckiego właśnie zrozumienia Słowa Bożego, które wskazuje na tradycję, na istnienie tradycji, prawda, i pokazuje się tutaj palcem niedociągnięcia teologii protestanckiej. No, o ile w ogóle to naukę można nazwać teologią, no ale niech będzie. Dlatego pominąwszy, to jest 6:1 Hebrajczyków, dlatego pominąwszy podstawowe nauki o Chrystusie, zobaczmy, podstawowe nauki o Chrystusie, przenieśmy się do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, tak? A więc apostoł tutaj, nasz autor pomija podstawowe nauki o Chrystusie, które są fundamentem, tak? I co jest w tych podstawowych naukach o Chrystusie? Właśnie, co stanowią te nauki? Pokuta za uczynki martwe. Gdzie jest wyjaśnione, co to jest pokuta za uczynki martwe? Biblijnie ma być wyjaśnione. To jest pokuta za uczynki martwe. Pokuta za uczynki martwe polega na tym, na czym i na tamtym. To ma być wyjaśnione, nie wasze dywagacje. Podkreślam, to jest podstawowa nauka o Chrystusie. Więc proszę mi biblijnie wykazać, nie wykazać, pokazać w Piśmie Świętym, skoro jest sola scriptura, gdzie ta pokuta za uczynki martwe jest wyjaśniona. Tak? I wyznanie wiary w Boga. Nauka o chrztach. Gdzie jest wyjaśniona nauka o chrztach? Biblijnie. Podkreślam po raz enty. Jest to podstawa nauki o Chrystusie. I nakładaniu rąk. O powstaniu z martwych i sądzie wiecznym. Tak? Czyli proszę mi pokazać te nauki o nakładaniu rąk, gdzie to jest wyjaśnione jako podstawa nauki o Chrystusie. I proszę bardzo, nie ma. Więc jak może teraz atakujemy protestancką tezę, która głosi sola scriptura i podważa tradycję. My jako katolicy ją teraz atakujemy na podstawie Słowa Bożego. Więc obrona polegałaby na tym, że proszę bardzo, Kolosan 3:6-8 wyjaśnia, czym jest nauka o nakładaniu rąk. 2 Koryntian 7 od 5 do 15 wyjaśnia dokładnie, na czym polega pokuta za uczynki martwe, prawda? List do Galatów, rozdział 2 od 15 do 26 wyjaśnia, na czym polega nauka o chrztach, czyli nauka o chrztach i święty Paweł sam wyjaśnia to. Tak ma być. Podstawowe nauki o Chrystusie tutaj jest napisane, tak? No właśnie, a co czytamy? I zresztą podobnych właśnie nieumiejętnej obrony protestantów można tu mnożyć w nieskończoność, tak? Eucharystia, gdzie spożywanie ciała Chrystusa jest porównywane do wiary, gdzie wiara jest definiowana jako spożywanie ciała Chrystusa, gdzie picie krwi jest definiowane jako przyjście do Chrystusa, na jakiej podstawie, że chleb, że my spożywamy ciało Chrystusa, tak,
chleb, który ja wam daję z moim ciałem, no to jest logiczne, jeżeli się ma wiarę w Chrystusa. Protestanci czego nie wierzą, no i wymyślają, że tu chodzi o wiarę w Chrystusa, więc gdzie przez Chrystusa bądź apostołów wiara jest bezpośrednio porównana albo nazwana, że wierząc w Chrystusa spożywamy ciało Chrystusa albo spożywanie Chrystusa to jest nasza wiara. Gdzie coś takiego jest? Nie ma. Prawda? Tak samo jak chrzest na znak przyjętego zbawienia. Nie ma. Więc my atakujemy teraz protestantyzm. Protestant jako obrona nie odpowie. Pojawiły się tutaj wpisy oczywiście o spowiedzi, tak? Tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Tak, to była mentalność Starego Testamentu i faktycznie tak było, że Bóg odpuszczał grzechy, choć i tak z Księgi Kapłańskiej wynika, że grzechy zostały przebaczone, jak grzesznik przyszedł z ofiarą do kapłana i kiedy kapłan złożył za niego ofiarę. Wtedy Bóg odpuszczał mu grzechy. Prawda? Więc między odpuszczeniem grzechów, prawda, człowiekowi, między człowiekiem a Bogiem i tak był pośrednik, który nie miał co prawda władzy odpuszczenia grzechów. Kapłanie Starego Testamentu nie mówili, idź, ja odpuszczam tobie grzechy, tak? Ale potrzebne było co? Złożenie przez kapłana ofiary, żeby te grzechy mogły być odpuszczone. Tak, w Nowym Przymierzu Chrystus daje władzę odpuszczenia grzechów, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Prościej Chrystus tego powiedzieć nie mógł, no ale dla chcących zakrzywić i tak wykrzywią, nawet tak najprostsze z najprostszych słów Chrystusowych, które wyraźnie wskazują na to, że Chrystus jako wszechmocny Bóg, mogący odpuszczać grzechy, bo był Bogiem, przekazuje tę władzę ludziom, apostołom. I pojawia się tutaj właśnie, że w liście świętego Jakuba nie ma mowy o wezwaniu kapłanów, tak po katolicku, że nie ma mowy o spowiedzi do kapłanów. Moi drodzy, przeczytamy sobie ten fragment i zrobimy sobie tutaj to rozważanie na podstawie, uwaga, UBG, czyli Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, protestanckiej, żeby nie było, że tutaj katole znów zakłamały Słowo Boże, podciągając je do swoich herezji. Więc przeczytamy sobie od 14-15 wiersz, tak? I zobaczymy, że tak naprawdę one są prokatolickie, są rzymskokatolickie, a są zdecydowanie antyprotestanckie. Wiersz, no od 13 sobie zaczniemy. 5:13. Cierpi ktoś wśród was? Niech się modli. Raduje się ktoś? Niech śpiewa. Podkreślam, to jest Uwspółcześniona Biblia Gdańska, czyli protestancka. 14. Choruje ktoś wśród was? Niech przywoła starszych kościoła. No i tutaj, widzicie, chodzi o starszych, nie o waszych kapłanów i też tam oczywiście w tekstach pedofilów, którzy mają gorsze grzechy niż my. No, nie nam jest ich sądzić. Dobra. Przywoła starszych kościoła i tu już jest katolicka wersja. Stricte antyprotestancka. Co dalej mówi? Niech się modlą za nim. Czyli już są pośrednikami, tak? Między chorym a Bogiem. Namaszczając go w olejem w imię Pana, więc jest to rzymskokatolicki sakrament namaszczenia chorych, którego protestantyzm nie uznaje, bo nie uznaje sakramentów, tak? Dalej, 15. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie, jeśli zaś popełni grzechy, będą mu przebaczone. Z czym jest związane tutaj odpuszczenie grzechów? Przebaczenie grzechów. Wezwanie kapłana, czyli dobra, niech będzie starszego kościoła, namaszczenie go olejem w imieniu Pana i z modlitwą. I jest tu napisane, jeśli popełnił grzech,
grzechy będą mu przebaczone. I to już jest prokatolickie i antyprotestanckie. Dlaczego? Bo ten fragment wyraźnie wskazuje, że przebaczenie grzechów przychodzi przez posługę starszego, przez namaszczenie olejem w imieniu Pana i przez modlitwę. Czyli nawet jeżeli to nie jest spowiedź stricte, że chory wyznaje swoje grzechy, tak, to widać, że chory, przyjmując sakrament namaszczenia, czyli rzymskokatolicki sakrament namaszczenia chorych, dostępuje i modlitwie dostępuje przebaczenia grzechów. Czyli łamie się tutaj protestancka narracja, o, że ja wyznaję grzechy jedynie arcykapłanowi, tylko tak można dostąpić odpuszczenia grzechów, tylko Bóg przebacza, nic. No, to łamie protestancką narrację, nawet protestancka Biblia, bo łączy przebaczenie grzechów z przyjściem kapłana, z namaszczeniem olejem w imieniu Pana. Dobra, kapłano, zaraz nie wiem o kapłanów, dobra, z przyjściem starszego. I teraz pytanie, jeżeli tu załóżmy chodzi o protestanckich pasterzy, o protestanckich pastorów, to czy protestancki pastor namaszcza olejem w imieniu Pana i... Czy protestancki pastor, modląc się nad chorym, wierzy w to, i pastor, i chory, i obecny, że w tym momencie dostępuje namaszczony przebaczenia grzechów? No nie, nie wierzą w to. Więc przyjście tego starszego kościoła to nie jest przyjście pastora, tylko rzymskokatolickiego kapłana, bo tylko rzymskokatolicki kapłan i rzymskokatolicki kościół, w przeciwieństwie do protestantów, wierzy, że to namaszczenie olejem i modlitwa skutkuje przebaczeniem grzechów. 16. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich. Uwaga, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. O, tutaj nie, może trzeba wyznawać grzechy kapłanów. Pom, 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 pom. Dobra, niemniej jednak jest warunek, wyznawajcie sobie nawzajem upadki. Tak? Co głosi protestantyzm? Tylko Bogu trzeba wyznawać. To jeżeli trzeba wyznawać grzechy tylko Bogu, to dlaczego święty Jakub pisze sobie nawzajem upadki? To, co on, przepraszam, nie znał zasady, że trzeba wyznawać tylko Bogu grzechy. Dlaczego każe wyznawać sobie grzechy nawzajem? No, uderza tutaj potężnie w protestancką narrację. Podkreślam, to jest uwspółcześniona Biblia Gdańska. Jedna z czołowych, jeśli nie czołowa, protestancka Biblia w Polsce, protestancka. Tak, obok Biblii Warszawskiej. A więc to nakazywanie, wyznawanie sobie nawzajem grzechów już łamie protestancką narrację, że tylko Bogu. Ale zwróćmy sobie uwagę na ciąg dalszy zdania wersetu 16. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, uwaga, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I tutaj jest potężny jeszcze po prostu... gwóźdź w trumnę protestanckiej narracji, a wywyższa chwalebną prawdę biblijną głoszoną przez rzymskokatolicki i nieomylny Kościół, że wyznawanie grzechów jedni drugim skutkuje uzdrowieniem. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. A więc od czego zależy nasze uzdrowienie? Wzajemne wyznawanie sobie grzechów i modlitwa jeden za drugiego. O! No właśnie. A na czym to uzdrowienie polega? Że co, że minie mi katarek? Nie. Właśnie to jest zdrowie duchowe. Bo zobaczmy, wiersz 16 jest cały czas ciągiem tej myśli od 13 wiersza,
kiedy święty Jakub zaczyna tutaj pisać o cierpiących, tak? O wzywaniu kapłana, o namaszczeniu go olejem chorych, o modlitwie za drugiego, o przebaczeniu grzechów, tak? Jeżeli zaś popełni grzechy, będą mu przebaczone. I zaraz w 16 wierszu, ciągnąc tą myśl, wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, tak? Abyście byli uzdrowieni. A więc nasze uzdrowienie tutaj Jakub Święty uzależnia od wyznania grzechów i modlitwy. Co mówi protestantyzm? Klepnij formułkę, wyznaj Jezusowi grzechy, amen, alleluja i już. No nie, Święty Jakub was tutaj troszkę goni po krzokach. Goni was tam, skąd pochodzicie, a pochodzicie zza krzoków, a nie od Chrystusa. Więc, no i ciekawe teraz, jak się tutaj będą bronić protestanci, nie? Jak dalej w świetle wersetu 16 będą tutaj mówić, że tylko Bogu trzeba wyznawać grzechy, jak tutaj święty Jakub pisze, że sobie nawzajem wyznawajcie grzechy. Abyście byli uzdrowieni, czyli jest warunek bycia uzdrowionym, jakie wyznanie grzechów i modlitwa za jeden za drugiego. Prawda? Czyli praktyka stricte Kościoła rzymskokatolickiego, nieprotestancka. Nieprotestancka. Nawet sam fakt, że trzeba wezwać starszego kościoła, żeby się modlił, już uderza w protestantyzm. Jeden jest pośrednik. No to po co ma przylatywać jakiś starszy, po co jakieś ceregiele z olejami, po co to? Jeden pośrednik, Jezu, ratuj, zbaw mnie, alleluja, siostra, zbawiona jesteś, usprawiedliwiona, odpuszczona grzechy, wszystko, alleluja, siostro, nie? Po co jakieś oleje, po co jakieś wyznawanie sobie grzechów, jakieś plotkowanie, nie? Jeden do drugiego o grzechach, po co to? A no właśnie, święty Jakub daje odpowiedź, aby były przebaczone grzechy i aby dostąpić uzdrowienia. O, a więc trzeba coś zrobić jednak, żeby dostąpić przebaczenia grzechów i uzdrowienia, a to jest sakrament spowiedzi świętej, sakrament święty namaszczenia chorych przez posługę kapłanów. Bo ci starsi, którzy tutaj święty Jakub pisze, żeby ich wezwać po tym, co mają robić, odpowiadałem rzymskokatolickim kapłanom, a nie protestanckim pastorom. Więc jeżeli chcecie się tutaj bronić, ten nowy pan, który tutaj pisze o bronie, to proszę ładnie przeanalizować ten tekst i wykazać, że dalej trzeba tylko Bogu wyznawać grzechy, prawda? Że nie ma sakramentu namaszczenia chorych i że niekonieczne jest wyznawanie grzechów sobie nawzajem, żeby dostąpić uzdrowienia. Proszę to wykazać, tak przeanalizować, żeby wyszło, że to jest stricte protestanckie, że to jest stricte antykatolickie. Bo tak cytujecie, że tutaj nie ma mowy o spowiedzi do kapłanów. I tak ten fragment jest prokatolicki i antyprotestancki. Pozdrawiam.